Dzień dobry, witam serdecznie na naszych kolejnych zajęciach online z Miejskiego Domu Kultury w Blachowni. Tak jak przed tygodniem powitałem Was piosenką ludową pod tytułem Zielony Mosteczek. Tydzień temu skoncentrowaliśmy się nad melodią, nad prawą ręką, nad linią melodyczną, pracowaliśmy nad nią dźwięk po dźwięku. Natomiast dzisiaj, tak jak obiecałem, dopełnimy tutaj naszego dzieła i spróbujemy nauczyć się tej piosenki na dwie ręce. Jeżeli chodzi o naszą warstwę harmoniczną, czyli mówiąc prościej, akordy, mamy to, co już wszyscy świetnie znają, akord C-dur, akord G-dur i akord F-dur. Akordy, tak jak mówię, są już nam znane. Na tych akordach opierają się nasze piosenki już od kilku miesięcy. Niebawem tą naszą harmonię zaczniemy wzbogacać o kolejne. Póki co trzymamy się tej tak zwanej triady harmonicznej. Z takich rzeczy tutaj ciekawych, jeżeli chodzi o akordy, w przedostatnim takcie mamy w jednym takcie zmianę F-dur, G-dur. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, te akordy zmieniają nam się tutaj co dwa takty albo co takt. Akord C-dur, czyli ten pierwszy, od którego startowaliśmy, akord G-dur i akord F-dur. Palcowanie wszyscy na pewno znają. No to co? Prześledźmy sobie tę piosenkę może w wolniejszym tempie. Może nie tyle dźwięk po dźwięku, tylko akord po akordzie. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. I G-dur. I C-dur. Trzymamy C-durek. I jeszcze jeden takt. C-dur. F-dur. G-dur. Trzymamy G-dur. Jeszcze tu trzymamy G-dur. C-dur. Przetrzymujemy C-dur i ten takt podwójny. Zwrócę uwagę na tą końcóweczkę jeszcze. F-dur, G-dur, C-dur. Jeszcze raz. F-dur, G-dur, C-dur. Linia melodyczna była już Wam demonstrowana w ubiegłym tygodniu. Należy połączyć te dwa czynniki, lewą rękę z akordami i prawą rękę z linią melodyczną. Króciutko jeszcze na temat stylu muzycznego. Styl muzyczny jakiś ludowy, w zależności od rodzaju keyboardu, coś trzeba poszukać w stylach ludowych. Takim najbardziej powszechnym jest polka, czy jej odmiany. Tu ja na tym keyboardzie akurat zastosowałem taki podkład, który się nazywa Polka Pop. Tego typu podkładów najczęściej nie ma problemów, aby odnaleźć w keyboardach. Zawsze jest jakiś taki bank akompaniamentów o charakterze ludowym, etnicznym. Mogą one się jedynie nieznacznie różnić nazwami. Tempo. Autorzy tutaj proponują dość żwawe, powyżej 150. Ja myślę, że tempo takie 125 na początek do nauki będzie aż za szybkie, ale w takim sobie tempie zagrajmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli chodzi o tę piosenkę, myślę, że tutaj dopełnienie tego naszego dzieła, jeżeli chodzi o harmonię, nie będzie sprawą bardzo skomplikowaną, bardzo trudną. W przyszłym tygodniu zapraszam również na zajęcia online. Zajmiemy się jakimś nowym utworem, popularnym bądź też ludowym i będziemy stopniowo wzbogacać naszą wiedzę harmoniczną, czyli będziemy rozszerzać znajomość akordów. To tyle na dzisiaj.
Dziękuję pięknie za uwagę. Do zobaczenia.